11 lutego wspominamy świętego Piotra Maldonado, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się 15 czerwca 1892 roku w mieście Chihuahua na północy Meksyku. Od dziecka był pobożny i bardzo pragnął być kapłanem. W seminarium nauka przysparzała mu sporo kłopotów, ale wzrastała jego pobożność eucharystyczna. Naukę utrudniało też to, że z powodu wrogiego nastawienia państwa do kościoła w pewnym okresie seminarium było zamknięte przez władze państwowe, przez co Piotr studiował w warunkach konspiracyjnych. Gdy był jeszcze klerykiem, zapisał swoje pragnienie. Chcę mieć serce zawsze zwrócone ku niebu i tabernakulum. Rozwijało się ono przez całe jego życie. Święcenie kapłańskie Piotr przyjął 25 stycznia 1918 roku, a 1 stycznia 1924 roku został proboszczem w parafii świętej Izabeli w mieście Chihuahua. Był bardzo gorliwym kapłanem. Dużo czasu poświęcał na katechizację dzieci i z jeszcze większą gorliwością swoim parafianom wpajał pobożność eucharystyczną, uczył ich miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Sam długie godziny spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu w dzień i w nocy. Wprowadził w parafii nocne adoracje. W tym czasie kościół w Meksyku był prześladowany. Fale terroru przelewały się przez różne rejony z różnym natężeniem. Kapłani byli wypędzani i mordowani. Zginęło też wielu chrześcijan. Ksiądz Piotr był kilkakrotnie wypędzany ze swojej parafii, ale gdy tylko to było możliwe, wracał do swoich parafian. Wiedział, że jest ich duszpasterzem i nikt go nie zastąpi. Ksiądz Piotr pracował także wśród miejscowych Indian. Wspomagał materialnie i finansowo ludzi ubogich, a także walczył z pijaństwem, krytykował wprowadzenie nauczania seksualnego do szkół. Ludzie byli przekonani, że dzięki jego modlitwom ich uprawy chronione są przed różnymi plagami, a pola wydają dobre plony. Był ceniony wśród ludzi, a przez wrogów kościoła coraz bardziej prześladowany. Znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie. W 1934 roku kolejny raz był aresztowany, przesłuchiwany, aż w końcu wydano na niego wyrok śmierci. W nocy wyprowadzono go przed pluton egzekucyjny. Tak jak wielu męczenników meksykańskich, w kulminacyjnym momencie zawołał: niech żyje Chrystus Król. Strzały jednak nie padły, ale deportowano go do Stanów Zjednoczonych, lecz Piotr wrócił do swojej parafii, gdy tylko to było możliwe. W Wielki Piątek 1936 roku poszedł z posługą kapłańską do umierającej kobiety w pobliskiej wiosce. Gdy wracał, został postrzelony, lecz szybko doszedł do siebie. Gdy zdrowie już mu na to pozwalało, kontynuował pracę duszpasterską, którą sprawował coraz częściej w konspiracji. 10 lutego 1937 roku, w środę popielcową, w prywatnym domu w wiosce, w której przed rokiem go postrzelono, spowiadał, a potem miał odprawić mszę świętą i dokonać obrzędu posypania. W tym momencie do domu wpadła grupa mężczyzn posłana przez mera miasta, aby go pojmać. Piotr nie skorzystał z możliwości ucieczki, nie chciał narażać parafian na represje, dlatego też założywszy kapelusz pozwolił się pojmać. W całym zamieszaniu, zanim go wyprowadzono, Piotr zdążył jeszcze zabrać z tabernakulum naczynie z konsekrowanymi hostiami. Prowadzono go spętanego, boso, a on odmawiał różaniec. W czasie przesłuchań był poniżany, torturowany, a po jednym z uderzeń wypadły ukryte hostie, na widok których jeden z oprawców kazał mu je spożyć. Zmaltretowany, ostatkiem sił, ale szczęśliwy, Piotr z wielką miłością przyjął komunię świętą w niebezpieczeństwie śmierci. Szczególnie okrutny dla niego był mer miasta. Pobitego zostawiono w budynku. Kobiety z parafii świętej Izabeli o tragicznym wydarzeniu zawiadomiły gubernatora stanu. Ten wysłał na miejsce policję. Ciężko pobitego, z urazami głowy, połamaną szczęką i wybitym okiem, przetransportowano do szpitala centralnego w Chihuahua. W czasie drogi szeptał: przebaczam.
Ksiądz Piotr zmarł na skutek odniesionych ran następnego dnia, 11 lutego 1937 roku, w 11. rocznicę swojej mszy świętej prymicyjnej. Miał niespełna 45 lat. Zginął z nienawiści do wiary katolickiej. Na jego grobie umieszczono napis „Tyś jest duszpasterz”. Piotr został beatyfikowany 22 listopada 1992 roku, a kanonizowany 21 maja 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II wraz z 24 męczennikami meksykańskimi. W czasie beatyfikacji Ojciec Święty powiedział w homilii o męczennikach meksykańskich. Kochali oni Eucharystię, źródło życia wewnętrznego i wszystkich duszpasterskich przedsięwzięć. Czcili Matkę Bożą z Guadalupe, katechizowali, wspomagali biednych, osamotnionych i chorych. Te wspaniałe dary i nieustanne poświęcenie uczyniło z nich prawdziwych uczniów Chrystusa, jeszcze przed przyjęciem łaski męczeństwa. Ich przywiązanie do i poświęcenie dla Pana i Jego Kościoła były tak silne, że w czasach natężonego konfliktu zdecydowali się, jak dobry pasterz, pozostać wśród powierzonej sobie owczarni, by nie pozbawiać je mocy Eucharystii, Słowa Bożego i opieki duszpasterskiej. Byli dalece od wzniecania uczuć, które doprowadzić mogły do powstania brata przeciw bratu. Przeciwnie, w miarę swoich możliwości starali się być narzędziami przebaczenia i pojednania. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.